Siemano widzowie, chciałbym wam przedstawić serię, którą będę wrzucał na kanał z gry, którą zapewne już znacie, bo jest to zeszłoroczny tytuł Stray, czyli opowieść kota, który musi się wydostać z tajemniczego miasta. Będę grał w nią pierwszy raz. Chciałem zacząć w nią grać razem z wami, żebyśmy tą przygodę przeżyli od początku do końca wspólnie. Więc zobaczymy, co nas czeka. Zapowiada się dość nieprzyjemnie, deszczowa pogoda. O, pierwszy kotek już jest. Jest i drugi kotek. Ciekawe, czy będziemy którymś z tych kotów, czy będziemy osobnym dzikiem. Póki jeszcze jest wstęp, to pamiętajcie, żeby zostawić łapkę i suba. Dobra, mamy już możliwość chodzenia kotem, ale dziwnie się nim chodzi. Nie skręca się nim sadem standardowo, tylko zakręca jak prawdziwe zwierzę. I co my mamy tutaj teraz zrobić? Siedzą trzy koty. Mamy do nich jakieś podświetlenie klawiszowe, żebyśmy coś zrobili. Tu mamy jakieś drzwi, przez które nie możemy przejść. Czyli na początku pogadamy sobie z tym kotkiem. O, będą się bawić. Lecimy do kolejnego. Co będziemy z tym? O, z tym wojenka. Ale po przyjacielsku też widzę. Tak, po przyjacielsku. I trzeci. O, czy to była kocica? To dalej mamy. Aha, idziemy spać. No to za dużo nie pograliśmy. Pobudka, otwórz oczka swe, kicia. Obudzi motylek kotka. No dzień dobry. Ciekawe, co tam wypatrzył. Oho, czyżby jeden kot zniknął? To ten kot, którym my będziemy grali, czy będziemy szukać kota? Ogólnie gra polega na tym, że będziemy musieli się wydostać z tajemniczego miasta, więc jestem ciekaw, czy będzie jakaś dodatkowa fabuła w postaci poszukiwania rówieśnika, czy nie. Za murem, czyli to jest pierwszy rozdział. W takim razie zobaczymy, jak długie są te rozdziały i postaram się nagrywać odcinki rozdziałami. Chyba, że będą one krótkie lub niewiele się w nich będzie działo, to wtedy będą najwyżej 2 lub 3, ale to musimy chwilę zagrać, żebyśmy wiedzieli, co się wydarzy. Jak to będzie wszystko wyglądało? Okej, czyli my jesteśmy jednym z tych kotów. Al, żeby zamiałczeć. Czyli widzę, że to będzie taki ala samouczek, więc chyba tutaj nie będzie nic ciekawego za bardzo. Drapanko, podrzewku. Dobra, podrapaliśmy, możemy iść dalej. Ale kicnął. O, woda. Przecież nie możemy stawić kota o suchym pysku. Czyli zapewne samouczek nie będzie zbytnio ekscytujący. Więc jeśli się nic nie wydarzy, to zmontuję dopiero jak będzie coś ciekawego. Ale dajmy jeszcze się rozwinąć tej grze. Opsa. No właśnie jestem ciekawy, czy to będzie na zasadzie takiej, że jesteśmy w stanie się wszędzie przemieszczać, gdzie chcemy. Czy tak jak w samouczku, że mamy określone miejsca do przemieszczania się. O, dobra, schylamy się, schylamy, schylamy. A! Przyszliśmy. Przytrzymaj, aby obserwować. Skaczemy, ale nie możemy iść w tej pierwszej osobie niestety. Oho. No nie! Ja już wiem, co będzie. Kot spadnie. No nie! Nie no, widzowie, trzymajcie kciuki, żeby nie spadł. Ajajajajajajaj. Dobra. No nie, co za skizowa gra. No jak można uśmiercić kota w ten sposób? Ej, no. Trzymajcie kciuki, żeby ten kot przeżył. Przeżyje, chyba. Chyba. Kot ma 9 żyć, więc powinien jeszcze przeżyć. O, łapka kuleje. Zostawcie łapkę w górę dla biednego kota, żeby łapka mu szybciej wyzdrowiała. No i co? Nie, nie, nie. Śmieci się ruszają, widzicie? Ej, trochę creepy to jest. Zaczynam się bać. Co to było? Ej, co to było? Wyglądało jak kleszcz. Czy my mamy iść do tych drzwi? Ej, ja się boję tam podejść. No tam coś wybiegło ze śmieci. Oj, lipa, lipa. Zamknęły się. Martwe miasto. Dobra, czyli tam był wstęp. To będzie kolejny rozdział, bo tam to było bardzo krótkie i nic się nie działo tak naprawdę. Co to jest w ogóle? Co to jest? Ej, czy to nas zaatakuje, czy nie? Nie wiem, czy możemy tutaj po ziemi chodzić, czy mamy uciekać przed tym. Ale lecimy przed siebie. O, kolejne. Ale chyba uciekają na razie. O, pan robot.
dobra. Kurczę, podpowiada nam miejsca, gdzie możemy skakać. Ciekawe, czy tak będzie cały czas. O, palą mi. Jak miałczymy, to coś się dzieje. Ciekawe. Dobra, kolejne pomieszczenie. Co my mamy tu zrobić? Wiaderko. O, pysk wzięliśmy. Ciekawe po co. A, chyba już wiem. Czyżby to tak działało? Jak myślicie? Haha, ale jaja. Ej, dobra, zaczyna mi się podobać. O, a, zapomniałem, że nie można spaść. O, w mordkę. Haha, śmieszny kotek, zobacz. Wszystkie koty zrzucają ciągle coś ze stołu. Dawaj, wszystko zrzucimy. Do farby jakieś, ale chyba jest tam dość głęboko. Co dalej? O, my to możemy jakoś... A, możemy. Dobra, pięknie. Co? O, zmiana kamery. Mnie dobrze, że nie można spaść. No i co? A, okej, okay, czyli to była wcześniej odpowiedź, że możemy zrzucić jakąś rzecz, żebyśmy mogli wskoczyć. O! No gdzie łapkami? Łapki brudne będą od farby. Co tu jest? A, drapanko. Podrapiemy. Czy coś tutaj... U. A, woda. Dobra, napij się kotek, bo już troszkę biegliśmy, więc na pewno jesteś spragniony. What the fuck? O, winda! Haha, kocia winda! Dobra. O nie, znowu tamte. Ja się boję tam iść. Boję się iść, widzowie, bo nie możemy tutaj w żaden sposób gryźć ani drapać. Albo to pchły, ale takie wyrośnięte. Oho. Co one robią? O Jezus. Nie mów, że one robota jadły. O, wąchamy. I co? Nic? Nie żyje? No nie mów, że te pchły robota zjadły. Strzałeczkę mamy na górze. To idziemy. Takie wąskie uliczki są bardzo przerażające. Dobra, co się dzieje? Oho. Oho. Powiedzcie, że uciekną. Ale chyba na to nie wygląda. Shift, aby biec. Wymijamy. Bon. Poszli. Ojej. One chcą wyssać moją krew. Bon. Ej, nie mogę się nawet odwrócić. Biegnij. Ej, no długo? Halo? Ojej. Lewa, prawa, lewa. Ale wyminął. O! Się udało. Ej, tylko żeby tu ich nie było. Dobra, podrapał się po główce, to chyba nie było aż tak strasznie. Dobra, ale akcja. Jałkniemy. Ej, co się dzieje? Strzałeczki są, to idziemy. Oho. Teraz to ja już się boję znowu wyjść, żeby tam tych hełek nie było. Bo nie chcemy, żeby nam kota zeżarły. Hop. Łapką pewnie. No, to było do przewidzenia.
pomieszczenie znowu, żebyśmy tu nie spotkali żadnego dziada jeszcze gorszego albo jakiegoś bossa, bo będzie nieprzyjemnie. Miauczenie pokazuje nam, w którą stronę powinniśmy iść, ale tu nie jesteśmy w stanie wskoczyć. Aha, widzicie, patrzcie, jakiś spryciula. Haha. O, op, 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 op. Opsa. Jezu, myślałem, że tam jakieś zwłoki wiszą. Gdzie teraz? To najprędzej tutaj. Opa. O, 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 ej, ej. Uf. Uf. Jak gorąco. Cały czas próbują ubić tego kota. No co jest z wami? Ja wiem, że kot ma 7 czy 9 żyć. Troszkę to jest denerwujące, że tak podpowiada. Chyba, że potem to jeszcze będzie inaczej rozegrane. Tu jest strzałka, więc pewnie tam. No, w skrzynkę to my nie chcemy wejść. Odkuty mój miły. Aj! Słupek zrobili na miejscu skoku. Nie, nie łam się, proszę się nie łam. Nie uśmiercajmy już kota następnym razem w taki sposób. Troszkę nuda, moi mili widzowie. Nic się nie dzieje poza tym, że uczymy się skakać po przedmiotach i murach, a nie potrzeba do tego skilla nawet. Czuję, że pierwszy odcinek nie będzie zbyt ciekawy, ale mam nadzieję, że przetrwacie przez niego, a ja spróbuję to jakoś zmontować, żeby było krótko i na temat. Tu też pewnie musimy to jakoś zatrzymać, no nie? Okej. Okay. Coś wyciągnęliśmy. Ciekawe, czy będzie nam to potrzebne. A, z dołu możemy wskoczyć. Mieszkanie. Okej, widzowie, dwa etapy za nami. Odpaliła się sesja w mieszkaniu, więc zostawcie łapkę, zostawcie suba i dajcie znać, czy wam się klimat podoba tej gry.